Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: technologia montażu węzłów ciepłowniczych. Temat: powtórzenie wiadomości o technologiach montażu węzłów ciepłowniczych. Cześć! Cześć! Siadaj! Zaczynamy od razu powtórkę materiału dotyczącego technologii montażu węzłów ciepłowniczych. Przecież sprawdzian już jutro. W takim razie najpierw to ja zacznę u Ciebie pytać, a Ty będziesz odpowiadać. Później zrobimy odwrotnie. Najpierw zaczniemy od zaworów. Powiedz, co jest zadaniem zaworów trzydrogowych? Podstawowym zadaniem zaworów trzydrogowych jest ochrona odbiornika ciepła przed zbyt wysoką temperaturą przez zmieszanie wody zasilającej z powrotną. Zawory trzydrogowe mogą być sterowane manualnie lub poprzez siłownik. Co zapewnia nam sterowanie manualne i sterowanie przy użyciu siłownika? Sterowanie manualne zapewnia jednorazowe ustawienie zaworu, natomiast sterowanie przy użyciu siłownika jest automatyczne i w zależności od jego budowy może być trzypunktowe, proporcjonalne. A zawory czterodrogowe, gdzie mają zastosowanie? Zawory czterodrogowe mają zastosowanie w regulacji temperatury wody zasilającej instalację z jednoczesnym podniesieniem temperatury wody powracającej do kotła. Szczególnie znajdują zastosowanie w instalacjach z kotłem na paliwo stałe, chroniąc go przed korozją. Idziemy dalej. Co to są odmulacze? Odmulacze to urządzenia stosowane do ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami. Zawiesiny gromadzą się w odmulaczu, gdyż prędkość wody wprowadzonej do tego urządzenia maleje. Odmulacze mogą być wyposażone w siatki, aby zwiększyć skuteczność zatrzymywania zanieczyszczeń. Kolejne pytanie. Jakie jest podstawowe zadanie naczynia wzbiorczego? Podstawowym zadaniem naczyń wzbiorczych jest przejęcie wzrostu objętości wody wskutek wzrostu jej temperatury. A co wiesz na temat separatorów odśrodkowych? Separatory odśrodkowe wykorzystują zjawisko centryfugi dzięki stycznie położonym przyłączom. Woda, wpadając do separatora, wprawiana jest w ruch wirowy i wskutek siły odśrodkowej, jako medium cięższe, dociskana do ścianek urządzenia. Jednocześnie zawarte w niej powietrze, jako medium lżejsze, zbiera się w osi separatora. A powiedz, co wiesz o przepływowym wymienniku ciepła? Przepływowy wymiennik typu woda-woda, pracujący z reguły jako wymiennik przeciwprądowy. Wymienniki są przeznaczone dla pompowych instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, zasilanych w energię cieplną z sieci ciepłowniczych o wysokich parametrach nośnika ciepła. Z czego są wykonane? Wymienniki są wykonane ze stali kwasoodpornej, a powierzchnię wymiany ciepła tworzą spiralne, współosiowe wężownice ze zwiniętych rur karbowanych. Super! Widzę, że materiał już opanowałaś. W takim razie teraz to Ty mnie pytasz, a ja będę odpowiadała. Dobrze, to zaczynajmy. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.